pierwotny stan szczęścia. A zasadziwszy ogród w Edenie, ta geograficzna nazwa raju odpowiada mezopotamskiej nazwie Edinu. Równina step. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzący, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Dwa drzewa rajskie są symbolami. Drzewo życia symbolem poza przyrodzonego daru nieśmiertelności, jakim się cieszy człowiek przed upadkiem. Drzewo poznania dobra i zła, symbolem osądzania tego, co jest moralnie dobre, a co złe. Słowem samowiedzy moralnej i samostanowienia. Symbol ten należy rozumieć w świetle opisu upadku prarodziców w rozdziale 3, wers 1-7. Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Z czterech rzek rajskich nie da się ustalić tożsamość dwóch ostatnich, Tygrysu i Eufratu, co wskazywałoby na to, że ogród Eden łączono z Mezopotamią. Być może rzeki te stanowią tylko symbol niezwykłej urodzajności Edenu. Nazwa pierwszej, Piszon, jest to ta, która okrąża cały kraj Hawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest wyborne, jest tam także wonna żywica i onyks. Nazwa drugiej rzeki, Gihon, okrąża ona cały kraj Kusz. Kusz, Kuszyta, Kuszytka. Zobacz, Etiopia. Nazwa rzeki trzeciej, Hiddekel, płynie ona na wschód od Aszszuru. Aszszur, Asyria. Rzeka czwarta to Perak.